Dziś, 25 listopada, przypada 44. rocznica śmierci Władysława Zalewskiego, inżyniera, mechanika, konstruktora samolotów i silników lotniczych. W dniu 25 listopada, 44. rocznicę jego śmierci, postanowiłem zbadać losy tego polskiego inżyniera w mieście, w którym mieszkał, w Mildenhall. Niestety sąsiedztwo nie pamięta już takiego nazwiska. Nikt nie wie, co się stało z jego dorobkiem życiowym, z jego projektami, z maszynami, z narzędziami, z jego silnikami. To wszystko gdzieś przepadło. Pytanie jest, czy było to celowe, między innymi przez ówczesne władze komunistyczne, aby po wojnie takie osoby jak Władysław Zalewski, wybitny inżynier, były wyparte z naszej pamięci. Znajduje się na wojskowym lotnisku RAF w Mildenhall. Za ogrodzeniem pełno samolotów. A dokładnie tam pod lasem, pod koniec lat 70. mieszkał Władysław Zalewski. Ciekawy zbieg okoliczności. Jakiś czas temu dotarłem do bardzo ciekawego listu napisanego przez panią Marjorie Zalewski w 1977 roku. List został nadany z tego właśnie domu numer 7 Pembroke Close. Co mnie zaciekawiło w tym liście, że opisała ona, że jej mąż po śmierci zostawił dwa pokoje u góry wypełnione częściami, narzędziami, również garaż, jak i szopa, która znajdowała się na ogrodzie. Znajdował się między innymi w nim silnik gwiaździsty do samolotu i zacząłem poszukiwać informacji, o kogo tak naprawdę chodziło. Okazuje się, że w tym budynku mieszkał wspaniały inżynier polskich samolotów Władysław Zalewski. Mildenhall. To tutaj ostatnie lata swojego życia spędził Władysław Zalewski. Z informacji, jakie znalazłem w internecie, Władysław Zalewski założył w Londynie, a później właśnie w tym mieście, warsztat mechaniczny. Do ostatnich chwil życia ciągle coś obmyślał, obliczał czy projektował. W budowie miał mały gwiazdowy silnik lotniczy do samolotu ultralekkiego. Zamierzał zbudować samolot sportowy WZ-14 o nazwie własnej Kogutek 3, na którym marzył polecieć do Polski. Jak wiemy, to się nie udało. Z treści listu dowiadujemy się, że prawdopodobnie silnik, który znajdował się u niego w garażu w Mildenhall, prawdopodobnie był tym silnikiem, który miał być zastosowany w Kogutku 3. Co się z nim stało, tego nie wiem, natomiast jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś z tego miasta lub z okolicznych miast mógł go kupić. West Suffolk Hospital w
mieście Bury St. Edmunds. To w tym szpitalu zmarł w 1977 roku Władysław Zalewski, nie jak podają inne źródła w Londynie.